Ile może pomieścić lodówka? Niektórzy niepokoją się, gdy półki w ich domowej chłodziarce uginają się od sterty produktów. Wzorem Beko, która przeprowadziła już swoje własne testy, postanowiliśmy sprawdzić, jak dużo jest w stanie znieść jedna z lodówek tej marki. Wypełnimy ją butelkami z wodą, wykorzystując każdą wolną przestrzeń. Pójdziemy na rekord, nie będziemy się ograniczać. W ten sposób sprawdzimy jej wytrzymałość i niezawodność. Wypełnienie lodówki Beko zaczniemy od wysuwanych szuflad, w których zdarza nam się przechowywać napoje. Panuje przekonanie, że drzwi lodówki nie należy za bardzo obciążać. My takich hamulców mieć nie będziemy i ustawimy na bocznych półkach lodówki jak najwięcej butelek z wodą. Czas na dolną i środkową półkę. Położymy na nich tyle butelek, ile się da. Postaramy się zagospodarować każdą wolną przestrzeń. Słyszeliście, żeby nie kłaść za dużego ciężaru, zwłaszcza na górnej półce lodówki? My nie będziemy mieć takich oporów i zapełnimy butelkami naszą testowaną lodówkę aż po sam szczyt. No dobra, teraz zobaczmy, ile zmieści się do zamrażarki. Do chłodziarki udało nam się zmieścić aż 52 butelki, a do zamrażarki 18. Jakie to obciążenie? Niby wszyscy wiemy, ile waży jedna butelka, ale łączna waga 70 butelek zamieszczonych w lodówce wynosi aż 105 kg. To tyle, ile waży na przykład 55 średniej wielkości arbuzów.